11 maja, przyjrzyjmy się najlepiej przezimowanej, najmniej zatrutej mojej rodzinie. Widać, żubrówka jeszcze stoi. Przedwczoraj musiały dostawać jeszcze trochę miodu, ponieważ z powodu bardzo złej pogody od początku wiosny nie miały co jeść. Pójdźmy od góry. Na samej górze ramka, pusta ramka zapasowa. Tam widać miejscami, że trochę błyszczy jeszcze miodu. Wiecie, to jest syrop, który tam przyniosł z butelki, ale jest go bardzo mało. Poniżej ramka z czerwiem krytym, z wylęgającą się młodą pszczołą i dużo pustych komórek, właściwie z jajami, z larwami. Poniżej sytuacja podobnie. Podobnie również widać zbieraczki z pyłkiem, szukające komórek, żeby do nich zwrócić. Niedawno był głód pyłkowy z powodu braku roślin kwitnących w temperaturze poniżej 10 stopni, taką jaką tu mieliśmy przez ponad 2 ostatnie miesiące, z pojedynczymi dniami lepszej pogody. I na dole widzimy ostatnie dwie ramki. Dolna pusta, w zasadzie z małą ilością nakropu świeżo przyniesionego. Szyby nie są zbyt czyste, są brudne od umazania syropu, którym karmiłem pszczoły, żeby nie umarły z głodu. No, w każdym razie widać, że ta rodzina, która dobrze przezimowała i nie była zatruta, ma się dalej dobrze i rokuje być może na jakieś zbiory z akacji w warunkach domowych. Lub na wczesną rójkę, jeśli pogoda się znowu załamie. No, ale do rójki nie dopuścimy. Zasilimy pozostałe rodziny pszczołami, które są w dość opłakanym stanie i zaraz pokażę kolejne. Oto rój matka kortówki. Właściwie matka tej rodziny, którą wcześniej widzieliśmy. Widać starą matkę z 2014 roku. Widać ramkę z czerwiem krytym, właściwie już częściowo wynajgniętym. Nastąpiła spora przerwa w czerwieniu z powodu zużycia zapasów pyłku i braku dni lotnych. Powyżej widzimy, że bardzo mało pszczół. Właściwie obsada, gdyby tak łącznie je zliczyć, to obsiadają jedną ramkę wielkopolską i to niezbyt ściśle. Tak wygląda cały rój. Również musiał być karmiony. Dwie ramki u góry puste, pojedyncze pszczoły. I jak zwykle widać tutaj żołądkowa gorzka. Przejdźmy dalej. Kolejna rodzina. Również bardzo słaba. O, tak jak poprzednia, została zatruta jesienią i straciła mnóstwo zbieraczek. Także jest osłabiona, ale już po wymianie pszczół na wiosenne. To już są wszystko wiosenne pszczoły. Praktycznie pszczół zeszłorocznych nie widać. Szyby również u lika dość brudne, umazane syropem, bo tak jak poprzednie, wszystkie musiały być karmione przez ostatnie dni. Widzimy tutaj troszkę pierzgi jest w komórkach. Jednak rodzina słaba lub bardzo słaba. W zasadzie żyje tylko dlatego, że jest w tym uliku. I jedźmy dalej. Mamy łączoną rodzinę krainek ze zwłoszkami. Włoszki jeszcze pojedyncze widać, że są. Jak to tutaj ująć, żeby nie było widać? Dobrze, jest ok. Ramka górna, na której matka czerwi. Żołądkowa gorzka deluxe tym razem. Widzimy bardzo mało, dość mało pszczół. Również szyby umazane syropem, dość brudne. Pszczoły zbierają teraz pyłek, którego nie miały w ostatnich dniach. Także bardzo powoli się rozwijają. W zasadzie jeśli im nie pomogę, to chyba w rozwoju mocno się nie przyspieszą. No i ostatnia z moich rodzin, piąta. Jest to jedna z lepiej przezimowanych krainek. Zajmuje może półtorej ramki wielkopolskiej. Widzimy jedna ramka wielkopolska tutaj. Cała z czerwiem krytym, też po wymianie pszczół na wiosenne. Całość wygląda mniej więcej tak. Posiada może półtorej ramki wielkopolskiej. Zapasy pokarmu nikłe. Również wymagała karmienia. Właściwie praktycznie od miesiąca jest to pierwszy taki bardziej lotny dzień. 11 maja, na dworze 18 stopni, samo słońce. Pszczoły ruszyły masowo do oblotu i zbierają pyłek, którego wcześniej nie miały nic, bo zużyły wszystko na rozwój. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ruch na zewnątrz.
Oto widok z zewnątrz, widać, że pszczoły bardzo mocno przystępują do obrotu. Zbierają pyłek, nektar. Zróbmy zoom. Mało, żeby zobaczyć blisko bardziej, co tam się dzieje. Młode pszczoły przeglądają. W każdym razie wszystkie przeżyłyśmy. Jedną rodzinę połączyłem, matka była beznadziejna. Jakoś sobie wszystko dają radę. Choć nie jest najlepiej, dużo gorzej niż w poprzednim sezonie.